Siemanko, w kolejnej części Anatomii w praktyce. Dzisiaj przed nami kompleks barkowy. Dlaczego kompleks? Wszystkiego dowiesz się w tym filmiku. Standardowo w naszej serii anatomia, pewne powody dysfunkcji, pewne objawy, etiologia, co może zgłaszać nasz pacjent oraz zadamy sobie pytanie w niektórych sytuacjach, jak sobie pomóc doraźnie, długofalowo, żeby pozbyć się pewnych objawów. Nasz staw barkowy, wcześniej wspomniany kompleks barkowy, bardzo koreluje z odcinkiem szyjnym, z odcinkiem piersiowym, z naszą głową. Więc zwróć uwagę, że zależności jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli zaintryguje Cię ten temat, otwórz sobie poprzednie filmiki. Mam nadzieję, że po prostu Cię też do tego w jakiś sposób zachęca. Ryciny, które zobaczysz w tym filmiku, pochodzą przede wszystkim z netera, więc również bardzo polecam. No i zaczynamy. Nasz kompleks barkowy, ponieważ wszystkie struktury w większości, które wpływają na funkcjonowanie stawu barkowego, mają początek w innych miejscach, czyli klatka piersiowa, czyli rejon brzucha, czyli rejon odcinka szyjnego, czy rejon głowy. Chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na przykład mięsień piersiowy większy, przymocowany do Twojego bujczyka, do Twojego mostka, częściowo w rejonie brzucha. Drugi przyczep występuje w rejonie naszej kości ramiennej. Dlatego funkcjonowanie obojczyka, funkcjonowanie naszego rejonu klatki piersiowej może mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie tak zwanego stawu barkowego, objawiając się bólem bezpośrednio tutaj w tym stawie. Kompleks, czyli myślę przede wszystkim pod względem tego całego rejonu, rejonu odcinka szyjnego, rejonu klatki piersiowej, tych wszystkich korelacji bezpośrednio z Twoim barkiem, czyli obojczyk, łopatka, żebra, wszystkie struktury miękkie, czyli na przykład mięśnie, więzadła, naczynia krwionośne, nerwy. Zauważ, że jest tego dużo, tak? Więc później pytanie z mojego punktu widzenia jako terapeuty, ile jest faktycznie bólu barku w barku? Czy to nie jest problem wynikający z odcinka szyjnego, z funkcjonowania żeber? Tego wszystkiego musimy w jakiś sposób poszukać, więc nic nie zastąpi konsultacji u dobrego fizjoterapeuty, osteopaty, ortopedy, żeby pewnych zależności po prostu poszukać i pewne rzeczy wyeliminować. Tutaj jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na połączenia z Twoją czaszką, z odcinkiem szyjnym, tak zwany mięsień czworoboczny, czyli bezpośrednie korelacje Twojego obojczyka, Twojej łopatki z potylicą, z odcinkiem szyjnym, z odcinkiem piersiowym. Jeszcze bardzo ciekawa struktura przy okazji, mięsień łopatkowo-gnykowy, czyli bezpośrednie korelacje przodu Twojego odcinka szyjnego, kości gnykowej z Twoją łopatką. Więc znowu zwróć uwagę, że bezpośredni jest bardzo duży wpływ, bezpośredni wpływ Twojej przedniej części szyi na funkcjonowanie Twojego barku. Widzisz, że jest tego dużo, co nie? Więc mam nadzieję, że to Cię zachęci. Pod spodem, pod tymi mięśniami występują wszystkie błony, wszystkie powięzie. Jest tego naprawdę dosyć dużo. Jeżeli chcesz powtórzyć anatomię, zachęcam Cię do otworzenia atlasu. Nie będziemy się tutaj na tym skupiać, bo filmik trwałby za długo, ale zwróć uwagę na splot barkowy. Mamy nerwy, które odchodzą z odcinka szyjnego, tętnice i żyły, które biegną w okolicy tego splotu, przebiegają do Twojego ramienia, przebiegają przez Twój łokieć, do Twoich palców. Chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, że wszystkie zaburzenia, które występują w rejonie odcinka szyjnego, mogą Ci powodować objawy występujące w okolicy obojczyka, w okolicy Twojego stawu barkowego, Twojego łokcia czy Twoich palców. Więc znowu moje pytanie brzmi, czy Twój ból barku to faktycznie ból barku? Czy nie błądzimy z diagnostyką, z diagnozą, ponieważ boli Cię tutaj, a powód później z czasem wychodzi całkowicie inny. Więc miej otwarte oczy, jeszcze raz zwracam uwagę, dobra konsultacja u dobrego specjalisty, nic tego niestety nie zastąpi. Staw barkowy jest stawem stosunkowo niestabilnym. To wynika z tego, że mamy dosyć małą panewkę stawu barkowego i zwróć uwagę, że jest przede wszystkim ustabilizowany przez struktury mięśniowe, struktury więzadłowe. Zauważysz tutaj coś takiego jak stożek rotatorów, czyli to są mięśnie, które przymocowują, bezpośrednio wpływają na mocowanie Twojego stawu barkowego. Tutaj tak zwany mięsień podłopatkowy, mięsień nadgrzebieniowy, mięsień podgrzebieniowe i oby mniejsze, które tworzą tak zwany stożek rotatorów, które stabilizują Twoją kość ramienną, żeby nie było jakiejkolwiek niestabilności. Bardzo dużo więzadeł występujących, łączących Twój obojczyk z łopatką, z Twoją kością ramienną, jest tego dużo. Jakiekolwiek uszkodzenia w tym rejonie będą powodowały niestabilność, będą powodowały bóle, więc również tych objawów może być kilka. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na strukturę tak zwanego wyrostka barkowego. Tutaj pod spodem mamy tak zwaną kaletkę podbarkową,
torebkę stawą, mięsień nadgrzebieniowy. Bardzo często w tym miejscu dochodzi do tak zwanej ciasnoty. Później sobie bardziej szczegółowo to omówimy. I tutaj to, co widzisz, ta struktura, to jest tak zwany obrąbek, czyli struktura, która bardzo często niestety ulega uszkodzeniu. To jest struktura wyścielająca twoją panewkę stawu barkowego. I również w przypadku, później będziemy mówić o pewnej dysfunkcji typu slap, będziemy właśnie to omawiać. Dochodzi wtedy niestety do uszkodzenia. Zwróć uwagę, że jest bardzo dużo struktur, jeszcze raz mięśniowych. Między tym wszystkim występują płyny, występuje splot barkowy, występują tętnice, żyły. Między twoją łopatką a klatką piersiową powinien być luz, tak? Tam powinno być takie masełko, powinna być luźna struktura. Niestety bardzo często mamy duże dysfunkcje w tym rejonie, stąd również mogą występować różnego rodzaju problemy. Więc chciałbym zwrócić uwagę, że to, co ci wychodzi bezpośrednio w rezonansie, to, co wychodzi bezpośrednio w rentgenie, w badaniach rentgenowskich, nie do końca musi powodować faktycznie takie typowe objawy występujące tutaj w naszym kompleksie barkowym, w stawie barkowym. Jakiekolwiek dysfunkcje tutaj w tej przestrzeni, występujące pomiędzy mięsieniem piersiowym większym i mniejszym, w okolicy mięśnia podłopatkowego, w okolicy struktur między twoją łopatką a żebrami, również będą powodować szereg komplikacji, więc może to nie jest faktycznie to, czego szukasz. Jeszcze raz splot barkowy. Pamiętaj o tym, bardziej szczegółowo wytłumaczone w odcinku szyjnym. Mamy tak zwany mięsień pochyły przedni, mięsień pochyły środkowy. Pomiędzy występują nerwy idące do twojego ramienia, tętnica podobojczykowa, żyła podobojczykowa, całe skupisko związane też z występowaniem starczycy, płuc. Jeżeli mamy tutaj jakiekolwiek rodzaju patologię w tym miejscu, również możesz mieć problemy z twoim barkiem, więc dysfunkcji, rzeczy, które wpływają na twój staw barkowy, może być naprawdę wiele. Powody dysfunkcji nie będziemy się powtarzać. To są przede wszystkim również te tematy związane z naszym odcinkiem szyjnym, więc bardzo często niestety nasza praca, jakiekolwiek przeciążenia występujące na co dzień będą powodowały objawy w odcinku szyjnym, w stawie barkowym, więc tutaj, tak jak powiedziałem, nie będziemy się powtarzać. Jeżeli chcesz, wróć do odcinka szyjnego i to przeanalizuj. Jednostki chorobowe, zwróć uwagę, że jest tego dosyć dużo. To wszystko musimy omówić. No i zaczynamy. Napięcia mięśniowe, myślę pod względem zbyt dużych napięć mięśniowych, które wpływają na ograniczenia ruchomości w stawach. To powoduje później stanie przewlekłym zastój, degenerację mięśni, degenerację kości, zmiany związane z więzadłami, z torebką stawową. Więc dbajmy o swoją ruchomość, dbajmy o swoje zakresy ruchomości. Praca siedząca niestety nie będzie powodowała, nie będzie nam pomagać w takiej sytuacji i dochodzi później na podstawie pracy siedzącej, garbienia się, do tutaj właśnie wspomnianych zaburzeń statyki stawu barkowego, kompleksu barkowego, czyli zaczynasz się po prostu garbić. Nasze barki są wyciągane do przodu, to jest tak zwana protrakcja w stawie barkowym, co później powoduje szereg problemów odnośnie napięć mięśniowych, napięć więzadłowych, więc twoja ergonomia, twoja codzienność, to jak funkcjonujesz na co dzień, może mieć ogromny wpływ w stanie przewlekłym na twoje problemy związane ze stawem barkowym. Więc zwróć uwagę na twoją ergonomię, na twoją codzienność, ponieważ jeżeli się garbisz, żeby się wyprostować w miarę możliwości, to też wymaga czasu i wymaga konsekwencji. Bardzo często spotkamy się z tak zwanym objawem bolesnego łuku. To jest objaw występujący bardzo często w okolicy 60 stopni do 120 stopni w tym ruchu odwiedzenia, czyli jeżeli unosisz rękę bokiem, bardzo często już w tym momencie zaczyna cię to boleć. Za chwilkę sobie omówimy też szereg pewnych dysfunkcji, ale tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo często ograniczenia tej ruchomości w tym miejscu również wynikają z tematów napięciowych, więc może to nie jest nic poważnego, że cię boli akurat w tym miejscu, może wystarczy pewne struktury rozluźnić. Ciasnota stawu podbarkowego. Ciasnot występuje kilka rodzajów, ale wszystkie bazują na tym, że w momencie, kiedy tutaj mamy ciasno, tak jak to się nazywa, czyli wyobraź sobie, że głowa kości ramiennej tutaj troszeczkę jest zbliżona do wyrostka barkowego, czyli w tym miejscu pojawia się troszeczkę mniejsza przestrzeń. Więzadło, stawy, w tym przypadku mięsień nadgrzebieniowy, nie mają odpowiedniego ruchu. One mogą być ścierane, mogą być przeciążane.
na podstawie czego pojawiają się różnego rodzaju później dolegliwości i takie stany przewlekłe, jak na przykład zwapnienia w tym miejscu. Więc wiemy o tym, że przewężenie tej struktury, przewężenie tutaj tej przestrzeni może dawać szereg objawów, różnego rodzaju objawów. Zapalenia kaletek, tak jak powiedzieliśmy przed chwilką, w tym miejscu występują kaletki. Jeżeli dochodzi do nacisku, może dojść do problemów związanych z kaletkami. Możemy wykonać bardzo łatwe testy ortopedyczne, czyli troszeczkę ściągnięcia głowy kości ramiennej w dół, spowodowanie luzu w tym miejscu. I to jest bardzo szybki test, w którym też jesteśmy w stanie w szybki sposób zdiagnozować, czy to jest faktycznie kaletka, czy to jest struktura związana z mięśniem. Musimy tutaj wykazać się troszeczkę wiedzą, ale tak jak powiedziałem, tych struktur występujących w rejonie barku jest bardzo dużo. Uszkodzenia stożka rotatorów. Stożek rotatorów odpowiada przede wszystkim za ruchy w kwestii rotacji, w kwestii rotacji wewnętrznej, zewnętrznej, unoszenia ręki, tak, więc wpływa na całą biomechanikę funkcjonowania twojego ramienia. Czasami w takich sytuacjach, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, pod względem na przykład przewlekłej ciasnoty, czyli problemów na przykład występujących tutaj pod wyrostkiem barkowym, może dojść do uszkodzenia, może dojść do zerwania. W tej sytuacji jest duży problem, ponieważ bardzo często brakuje nam funkcji, czyli nie jesteśmy w stanie na przykład ręką podnieść do pewnego momentu, nie jesteśmy w stanie wykonać pewnych ruchów, ale wiemy w tym przypadku o tym, że to jest stan przewlekły. I tutaj to, co widzimy, to jest chyba najczęściej występująca dysfunkcja odnośnie stożka rotatorów, czyli mięsień tak zwany nadgrzebieniowy, ze względu właśnie na bliskość struktury łopatki, tak zwanego wyrostka barkowego, czyli to, co widzisz tutaj w tym miejscu, oraz głowy kości ramiennej. Tak, ta struktura, po prostu mówiąc wprost, jest uciskana, jest ścierana, dochodzi do przerwania w stanach już dużego uszkodzenia, dużego przeciążenia. No i tyle. Więc bardzo często jest to efekt bardzo, bardzo przewlekły. Przeciążenia poprzez duże napięcia mięśni, poprzez duże napięcia zaburzenia funkcjonowania więzadeł, zaburzenia statyki mogą się przyrodzić w zmiany różnego rodzaju zwyrodnieniowe, czyli na przykład osteofity, różnego rodzaju nadżerki. Tych zmian również jest dużo i w takim przypadku niestety, jeżeli mamy tutaj jakiekolwiek nadbudowy stawu w okolicy stawu barkowego, to po prostu będzie o siebie trzeć. Więc w tym przypadku bardzo często nie ma innej możliwości jak zrobienie artroskopii, jak ścięcie tak zwanych właśnie na przykład osteofitów, wyprofilowanie tego rejonu. Pacjent charakteryzuje się bardzo często bólem, nie jesteśmy w stanie mu pomóc, nie reaguje w żaden sposób, nie ma żadnej poprawy w przypadku naszej współpracy. Wiemy o tym, że coś jest nie do końca w porządku i tutaj w tym przypadku wystarczy zrobić zdjęcie rentgenowskie, badanie rentgenowskie, żeby stwierdzić pewnego rodzaju zmiany. W naszym stawie przez nasz staw barkowy przechodzi tak zwany mięsień dwugłowy ramienia. Tutaj jest głowa tak zwana krótka, przymocowana do wyrostka krótszego i tak zwana głowa długa, przymocowana do górnego obrąbka stawu barkowego. W przypadku znowu dużych problemów może dojść do zapalenia, problemów przeciążeniowych w tym miejscu, problemów związanych z więzadłami, więc bardzo często pacjent zgłasza tkliwość tutaj w tym rejonie, w rejonie przebiegu, tak jak widzimy tutaj na rycinie. W stanie przewlekłym może dojść do zerwania, tak, różnego rodzaju w okolicy bicepsa i widzimy tak zwany objaw Huntera, czyli taką główkę, tak? Ten mięsień widać, że jest on taki nieforenny i w tej sytuacji po prostu niestety musimy zrobić później zabieg, żeby tą głowę cofnąć na swoje miejsce. Uszkodzenie typu slap, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, mamy przymocowanie głowy długiej bicepsa do obrąbka stawu barkowego i w tej sytuacji, jeżeli mamy zbyt duże napięcia, dużą słabość w tym miejscu, może dojść do nadrywania. Znowu mówimy na temat sytuacji, w której jest to stan przewlekły, ponieważ tego typu uszkodzenia nie robią się na podstawie jednej sytuacji. Najczęściej to jest seria, to jest powtarzające się mikrourazy, przeciążenia, na podstawie czego dochodzi do uszkodzeń, delikatnych nadrywań i później pojawia się różnego rodzaju patologia, czyli na przykład tutaj właśnie uszkodzenia górnego obrąbka stawu barkowego. Więc edukujmy naszych pacjentów odnośnie naszej profilaktyki, dbania o siebie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne.
różnego rodzaju uszkodzenia więzadeł, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, struktura łącząca nasz obrąbek z kością ramienną, wyrostek kruczy z łopatką, z obojczykiem. To jest miejsce naszpikowane więzadłami, naszpikowane strukturami. Uszkodzenia więzadła bardzo często charakteryzuje się bólem, charakteryzuje się niestabilnością w przypadku zerwania, więc musimy to później odpowiednio zdiagnozować i poszukać, o co chodzi u naszego pacjenta. A w przypadku dużych problemów, czy kwestii na przykład właśnie wiotkości mięśni, czy uszkodzenia na przykład stożka rotatorów w stanie przewlekłym, może dojść do niestabilności stawu, czyli wypadania głowy kości ramiennej z obrąbka stawu barkowego, z panewki stawu barkowego. I w tej sytuacji również niestety są duże problemy. Zabrożony bark, poczytaj sobie na ten temat. Bardzo często są to duże bóle. Leczenie zamrożonego barku może trwać naprawdę długi czas. Jest to jest kwestia roku, dwóch lat. Niestety, bardzo często ta rehabilitacja, pomoc tym pacjentom jest dosyć powolna, ponieważ mówimy na temat stanu przeciążeniowego, nie tylko pod względem biomechanicznym, ale również pod względem zmian ogólnoustrojowych, pod względem zmian psychicznych, tak? Myślę pod względem dużego stresu, które wpływają na strukturę stawu barkowego. Tutaj myślimy przede wszystkim na temat torebki stawowej, na temat zmian występujących w jej obrębie, które w stanie przewlekłym powodują po prostu duże dolegliwości, duże bóle, ograniczenia ruchomości. Temat, myślę, jest bardzo, bardzo ciekawy, więc poszukaj sobie filmików i czy artykułów i wdroż się w ten temat, żeby pacjentów uświadamiać. To nie potrwa, ta rehabilitacja nie potrwa krótko. W takim przypadku pacjent musi być cierpliwy i współpracować. Bóle rzutowane, nie zapominajmy na temat naszych narządów wewnętrznych i bardzo często to wynika z unerwienia naszej przepony występującej tutaj w okolicy dolnej części klatki piersiowej. Bóle mogą występować w okolicy naszych barków, w okolicy odcinka szyjnego. Więc zachęcam Cię do przeczytania na ten temat, poczytania na ten temat, tak zwane bóle rzutowane, strefy Heda. To, że boli Cię bark, to wcale nie musi wynikać z barku. Tak jak powiedzieliśmy, jest dużo rzeczy, które wpływają na tę strukturę. To, że boli Cię między łopatkami, tak jak widzimy na przykład tutaj, to wcale nie muszą być mięśnie do rozluźnienia, tylko to może być struktura żołądka, różnych innych rzeczy, które mogą powodować również tego rodzaju dolegliwości. Więc jeszcze raz zwracam uwagę, jeżeli masz pacjenta, jesteś pacjentem, chodzisz na terapię, nie masz żadnej poprawy, ten stan trwa przez dłuższy czas, poszukaj, o co chodzi. Przeanalizuj temat ze swoim terapeutą, ortopedą, poszukaj przyczyny, tak, i chciej z nią pracować. Choroby ogólnoustrojowe, czyli na przykład osteoporoza, czyli na przykład dna rzekoma, dna moczanowa, gdzie może dojść do jakichkolwiek czy przerzedzeń, czy nadbudowy kości, zaburzenia ciśnienia, zaburzenia funkcjonowania jakości krwi, będą wpływały na regenerację Twojego stawu, będą wpływały na stany przewlekłe Twojego kompleksu barkowego, więc jest to bardzo ważne. Jeszcze raz, jeżeli nie masz poprawy, jeżeli cały czas Cię boli, poszukaj, tak? Czy występują jakiekolwiek zmiany w okolicy tarczycy, w okolicy płuc, czy występują, tak jak powiedzieliśmy tutaj, różnego rodzaju zmiany, inne ogólnoustrojowe, musisz niestety zaufać specjalistom. Musimy to podsumować, więc standardowe odżywianie i nawodnienie jest bardzo ważne dla mnie w moim gabinecie, ponieważ chcę, żeby Twój organizm się odpowiednio zregenerował, żeby miał paliwo i zaczął dobrze funkcjonować. Dobrze dobrana aktywność fizyczna, bez wchodzenia w skrajności w skrajność, myślę, że jest bardzo ważna dla każdego z nas. W kwestii barku, dobre dokrwienie, poprawienie mobilności, elastyczności, zakresu ruchu, to jest dla nas podstawa w kwestii bycia zdrowym. Poduszka ortopedyczna, znowu, żeby odciążyć odcinek szyjny, żeby spowodować przestrzeń. Bardzo często w przypadku bólu barku boli nas spanie na tym stawie, często śpimy na drugim stawie, więc znowu musisz poszukać troszeczkę przeciwobjawowo naszej swojej pozycji, która Ci po prostu pomaga. Nic nie zastąpi konsultacji z fizjoterapeutą, z osteopatą, z ortopedą. Przeanalizuj swój problem, przegadaj temat, poszukaj przyczyn i mam nadzieję, że w jakiś sposób też Cię ukierunkowałem, że nie jest tego mało i szukanie odpowiedzi później niestety w pewnych źródłach, niesprawdzonych źródłach, nie jest do końca dobrym pomysłem. Jeżeli masz stan przewlekły, sugeruję nie iść w kierunku
tylko i wyłącznie leków przeciwbólowych, tylko podejmij pewne kroki, zacznij ćwiczyć, zacznij dbać o siebie, przede wszystkim po konsultacji, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Tyle w dzisiejszym filmiku. Zapraszam Cię do subskrypcji. Zostaw lajka. To też bardzo motywuje do pracy. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Kompleks barkowy, bardzo, bardzo złożona struktura wpływająca na funkcjonowanie tego stawu. Więc otwórz sobie poprzednie filmiki. No i tyle. Mam nadzieję, że Cię zachęciłem. Dzięki wielkie za spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek staw łokciowy, więc również bardzo ciekawy temat. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Hej.